Kojarzycie te wszystkie mity o gatunku ludzkim? Że używamy tylko 10% swojego mózgu. Albo że po śmierci rosną nam paznokcie. Albo że zależnie od koloru skóry jesteśmy lepsi w matematyce albo szybsi w sprincie. Naukowcy są wyjątkowo zgodni, że kolor skóry jest z genetycznego punktu widzenia taką samą cechą jak wzrost czy kolor włosów. Nie wpływa to w żaden sposób na nasze pozostałe cechy. Ale wpływa na sposób, w jaki widzimy siebie nawzajem. Jane Elliott, amerykańska badaczka, przeprowadziła w latach 60. eksperyment, żeby wykazać, jak dowolna cecha wyglądu może stać się powodem dyskryminacji. Jane potrzebowała zaledwie kilkudziesięciu minut, żeby nauczyć uczestników nowego uprzedzenia bazującego na kolorze oczu. Audience members with brown eyes were allowed to enjoy coffee and donuts. Those with blue eyes were left standing in a crowded room without refreshments for over 2 hours. And we were told to shut up and be still and get out of the way. What? Intelligence. You people, look, it is... People, I had a girlfriend in school. I had a girlfriend in school who was blue-eyed. She was so stupid, she was always copying off of my papers. These people were so rude and so noisy today, we couldn't hear any ourselves even talk. It was ridiculous. Tak. Z naukowego punktu widzenia sprawa koloru skóry jest prosta. Rasy biologiczne nie istnieją. Ale historia o rasach to zupełnie inna sprawa. Z rasizmem walczymy wszyscy. Niestety ten rasizm, bezpośredni, to tylko wierzchołek. Większość problemu kryje się pod powierzchnią. To nierówne płace, brak reprezentacji, stereotypy, a nawet sama koncepcja rasy. Podświadomie już małe dzieci uczą się wartościować kolor skóry. Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Eksperyment powtarzany był kilkakrotnie, zawsze z tym samym wynikiem. Niezależnie od tego, jaki był kolor skóry badanych dzieci. Bo kolor skóry ma znaczenie. Nie biologiczne, ale społeczne. Bycie białym po prostu się opłaca. Żeby zwrócić uwagę na profity koloru skóry, nazywamy to białym przywilejem. Przywilej, czyli względy, którymi obdarzona jest dana grupa ludzi kosztem innej. To, że kolor skóry pomaga nam w życiu, nie zawsze jest dla nas oczywiste. Czy jesteś rasistą? Mam nadzieję, że nie. Czy czerpiesz korzyści z systemu opartego na rasizmie? Zadajmy sobie kilka pytań. Gotowi? Wyciągamy ręce przed siebie, w ten sposób. Ty też. Zegnij palec, jeśli czułeś lub czułaś niebezpieczeństwo z powodu koloru swojej skóry. Byłaś lub byłeś jedyną osobą swojego koloru skóry w grupie. Miałaś lub miałeś problem, aby znaleźć kosmetyki dopasowane do twojej skóry lub włosów. Często słyszysz zdanie: ładnie mówisz po polsku. Jak włączasz telewizję, to nie widzisz osób o swoim kolorze skóry. Ile palców w górze? To twoje przywileje. No to jak? Czy system, w którym żyjesz, jest skrojony pod ciebie? Masz przywilej. Co możesz z nim zrobić? Jakie to okropne, że świat jest tak niesprawiedliwy! Możesz. O, moje życie przecież też nie było łatwe! Też możesz. Posiadanie przywileju nie znaczy, że nie spotkały cię w życiu żadne nieszczęścia. Ale nie chodzi o to, żeby licytować się, kto miał w życiu gorzej, ale w jaki sposób system społeczny wpływa na nasze szanse. Dzięki tej wiedzy możesz nie być bierny. Oczywiście, jeśli chcesz. Wtedy możesz wykorzystać swój przywilej. Po pierwsze, uznaj, że to też jest twój problem. Zadaj sobie pytanie. Czy przyczyniasz się do zmiany systemu, czy go podtrzymujesz? Jednym z najważniejszych aspektów przywileju jest to, że może cię on interesować, ale nie musi. Osoby, których kolor skóry nie jest odbierany jako biały, nie mają takiego wyboru. Reni Eddo-Lodge, autorka książki Dlaczego nie rozmawiam z białymi o kolorze skóry, mówi,
Żeby rozmontować niesprawiedliwe, rasistowskie struktury, musimy dostrzec rasę. Musimy spostrzec, kto na niej korzysta. Zauważenie rasy jest nieodzowne do zmiany systemu. Po drugie, nie podważaj rzeczywistości osób, które mówią ci o swoich doświadczeniach. Szukaj materiałów tworzonych przez osoby z mniejszości, żeby poznać ich perspektywę. Pamiętasz tę sytuację? 11 listopada wyszedłem na ulicę naszego miasta stołecznego Warszawy. Gębę pomalowałem na czarną, żeby zobaczyć, jak to jest być czarnym. Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Wcale nie mam zamiaru najmniejszego się tłumaczyć z tej prowokacji, bo istnieje powód do tego, żeby pokazywać, że ludzie o innym wyglądzie w Warszawie czy też w Polsce nie czują się bezpiecznie. I kropka. Biały facet maluje się na czarno, żeby powiedzieć, że przez kilka godzin czuł się niekomfortowo. I kropka. Osoby czarnoskóre mówią o tym od lat. Więc jeśli możesz, daj przestrzeń do opowiadania o ich własnych doświadczeniach. Nie zawsze musisz być w centrum uwagi. Tak jak ja teraz. I po trzecie, reaguj, kiedy ktoś rzuca rasistowskie uwagi albo żarty. Przyzwolenie na takie wypowiedzi, nawet jeżeli to twoje przyjaciele czy rodzina, pozwala rasistowskiej narracji trwać w najlepsze. Nie pozwól, żeby ciężar przełamywania tej narracji spoczywał tylko na osobach ciemnoskórych. Nikt z nas nie stworzył świata, w którym kolor skóry ma znaczenie. Ale każdy z nas w nim żyje. Jak stwierdził David Gaider, przywilej jest wtedy, gdy myślisz, że coś nie jest problemem, ponieważ nie jest twoim osobistym problemem. Czarny kolor skóry jest widoczny. A biały? Zacznij go zauważać.